50-letniego gościa, brudas, uzależniony od alkoholu, bez nadziei, nie miał gdzie spać. Jadł tam na tym śmietniku jakieś kanapki wygrzebane. Ja do niego podeszłem, zrobiłem mu kawę i powiedziałem mu: Jezusie Chrystusie, żywym Bogu. Powiedziałem mu o tym, co zrobił dla mnie i co może zrobić dla niego. I wiecie co? Ten człowiek mi uwierzył. Ten człowiek przyszedł na drugi dzień do mojego domu. I ten człowiek po paru dniach miał już gdzie mieszkać, bo modliliśmy się o to. I ten człowiek został uwolniony od alkoholu. I ten człowiek miesiąc później dostał pracę. Inni ludzie, kiedy opowiadałem o tym człowieku, mówili: gdzie on teraz robotę znajdzie na zimę? 50 lat. Gdzie on robotę znajdzie? Ale my się modliliśmy. Bóg jest żywy i prawdziwy i nie ma względu na osobę. I ten człowiek dostał pracę i do dzisiaj pracuje i cieszy się i chodzi w czystych ciuchach i chwali Boga za to, że uwolnił go od alkoholu, że dał mu pracę, że on był w beznadziejnej sytuacji. Nikt na niego wcześniej nie zwracał uwagi, każdy machał ręką, jakiś tam menel, ale Bóg o nim nie zapomniał, ale Bóg czekał, aż on powie tak. Jest wielką radością mojego serca. Biblia mówi, że całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawraca. I może ty nie masz takich problemów jak ten człowiek. Jesteś fajnym gościem, czy tam dziewczyną, ale co z bagażem twoich grzechów? Może jesteś uzależniony od pornografii. Halo? Sam sobie nie poradzisz. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje i twoje grzechy. Ale ty musisz do Niego zawołać z wiarą. Panie, przebacz. Panie, wybacz. Ja chcę zmiany swojego życia. Ja tak zrobiłem w więzieniu. I moje życie się zmieniło całkowicie. Moje myślenie się zmieniło całkowicie. To nie znaczy, że ja nie popełniam błędów. Ale ja żyję inaczej. Bóg dalej mi wybacza. I ten człowiek niedawno mówi do mnie: Tomek, ja nie pamiętam, że miał 7 miesięcy nie pił. Ja sam sobie nie potrafiłem pomóc. Rozumiesz? Bóg uwolnił go w sposób ponadnaturalny od tego alkoholizmu. Ten człowiek odmłodział. Moja żona mówi: on odmłodział, on jest całkiem innym człowiekiem teraz, on pachnie, on wygląda inaczej. On może sobie kupić bilet, jak jedzie pociągiem, on ma pieniądze, on funkcjonuje inaczej. I to jest ten dobry Bóg i on jest lekarzem i on potrafi uwolnić od alkoholu, od narkotyków, z raka, z AIDS. Ale ty musisz do niego przyjść, ty musisz sam do niego zawołać z wiarą.